Dzień dobry, jesteśmy tutaj dzisiaj, żeby porozmawiać o ofercie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, jaką są studia dualne. No i zacznijmy może od tego, jaka jest w ogóle idea studiów dualnych, na czym one polegają? Idea studiów dualnych to pewna koncepcja kształcenia, która jest zapożyczona z rynku niemieckiego, gdzie studia dualne stanowią bardzo dużą część kształcenia technicznego na studiach wyższych. Idea ta opiera się na tym, że studenci oprócz nauki na uczelni mają poszerzoną możliwość kształcenia w zakładach pracy. Podczas standardowych studiów student przebywa na praktyce 800 godzin, natomiast podczas studiów dualnych ponad 1800 godzin, czyli to wsparcie, które ma student w kształceniu praktycznym jest bardzo duże i bardzo dobrze jest przygotowany do wejścia na rynek pracy po zakończeniu studiów. W naszym przypadku te studia rozpoczęliśmy w 2001 roku jako pierwsza uczelnia w Polsce. Na początku studia dualne odbywały się w systemie takim, że student podczas rekrutacji na studia był również rekrutowany do zakładu pracy, gdzie miał podpisywaną umowę na pół etatu, czyli studiując 3,5 roku, również 3,5 roku pracował. Okazało się, że z punktu widzenia i zakładów pracy, i naszej uczelni ten model nie był do końca trafiony, ponieważ okazywało się, że studenci byli nie do końca przygotowani do tego, żeby wejść na rynek pracy, nie do końca byli przygotowani do problemów, z którymi spotykali się w zakładach. Natomiast z naszego punktu widzenia pierwszy rok są to w większości zajęcia teoretyczne, jak matematyka, fizyka, i trochę brakowało studentom czasu na to, żeby pogodzić pracę ze studiami. Dlatego postanowiliśmy razem z zakładami pracy, że studenci będą rekrutowani na te studia od drugiego roku studiów, czyli ten czas przebywania w zakładzie pracy skrócił się z 3,5 do 2,5 roku w przypadku studiów inżynierskich i w ten sposób trwa to do dzisiaj. Studenci podczas drugiego roku, na zakończenie drugiego semestru studiów, czyli tak mniej więcej w tym czasie, który mamy teraz, wybierają zakłady pracy spośród listy, która jest im udostępniona, umawiają się na rozmowy kwalifikacyjne, ponieważ my nie jesteśmy w tym przypadku stroną, tak? Zakłady pracy mają swoją politykę kadrową, swoje metody rekrutacji i studenci, którzy udają się do tych zakładów, no muszą przejść normalny proces rekrutacyjny, tak jak pozostali pracownicy. Do kogo by Pan określił, skierowane są studia dualne? Studia dualne przede wszystkim skierowane są do osób, które chcą zostać inżynierami. Tak jak profil naszych studiów, ponieważ od kilku lat mamy dwa profile nauczania w Polsce. Jest to profil ogólnoakademicki i profil praktyczny, gdzie w profilu praktycznym ci studenci mają jakby z założenia ponad 50% zajęć mieć prowadzone w warunkach symulujących jak najbardziej warunki rzeczywiste, to jest to oferta jak najbardziej skierowana dla tych studentów, którzy mają tą wiedzę teoretyczną mieć popartą bardzo dużą dawką praktyki. Dlaczego warto skorzystać z oferty studiów dualnych? Warto skorzystać z kilku powodów. Pierwszy powód jest taki, że w momencie zakończenia studiów student legitymuje się 2,5-letnim doświadczeniem w pracy, które jest doświadczeniem, jakby, którego nie mają studenci kończący studia stacjonarne w sposób normalny. Druga rzecz, studenci studiów dualnych na dyplomie mają normalnie wpisane, że zakończyli studia stacjonarne, ponieważ studia dualne są jakby rozszerzeniem studiów stacjonarnych. Tak? Trzecia rzecz jest taka, że studenci otrzymują normalne wynagrodzenie w zakładach pracy, tak jak wynika z kodeksu pracy. W wielu zakładach mają pakiet socjalny, taki jak mają wszyscy pracownicy, są normalnymi pracownikami tych zakładów, z tym, że co jest jakby dodatkowym benefitem, jest to, że ta praca musi być skorelowana z pewnymi naszymi wymaganiami, które mamy w stosunku do
do przebiegu praktyki, ponieważ praktyka musi się odbywać w zakładzie pracy nie na jednym stanowisku, tylko na kilku stanowiskach pracy, tak żeby student poznał cały zakład. Takie są jakby założenia wszystkich praktyk i tak samo musi być to dla studentów, którzy są w zakładach pracy zatrudnieni. Bardzo często jest tak, że jeżeli student trafia do zakładu pracy już po studiach, to on jest wpasowywany w to jedno stanowisko, na które była rekrutacja i nie pozna tego zakładu pracy w żaden sposób inny. Tak? Natomiast przy studiach dualnych my w pewien sposób wymuszamy na zakładach pracy to, żeby student przeszedł pewną rotację stanowisk. Także wydaje mi się, że jest to pełniejszy obraz takiego zakładu pracy, w którym student przebywa. Przejdźmy właśnie teraz do zakładów pracy. Chodzi mi o firmy, z którymi współpracuje Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa właśnie w ramach studiów dualnych. Jaka to jest oferta? No, oferta jest bardzo szeroka. W tej chwili studia dualne, oprócz kierunków inżynierskich, od których jakby zaczęliśmy, czyli kierunku elektrotechnika, gdzie te studia rozpoczęliśmy, mamy też budownictwo, mechatronikę, mechanikę oraz od tego roku ekonomię, logistykę, jak również studia na kierunku pedagogikę. Tych zakładów pracy jest naprawdę cały wachlarz. To są wiodące przedsiębiorstwa z naszego rejonu i to mówimy o przedsiębiorstwach tak prywatnych, jak i o firmach państwowych, które również zatrudniają. Być może niekoniecznie chciałbym wymieniać nazwy tych firm, ponieważ nie chciałbym kogoś pominąć. Ta lista jest aktualnych miejsc dostępna na naszej stronie internetowej. Natomiast muszę powiedzieć, że coraz więcej firm jest zainteresowanych jakby takich mniej oczywistych. Tak? Są to na przykład ZUS, jest to Izba Skarbowa, jest to Wojskowa Komenda Uzupełnień, jest to Policja, czyli takie firmy, które mniej kojarzą się z tym, że miałyby przyjmować studentów na jakieś dłuższe praktyki. Pewne problemy pojawiają się we współpracy z takimi firmami, ponieważ one jakby w samej swojej idei nie mogą wziąć studentów, wziąć ich zatrudnić, tak? Czyli nie mówimy już w tym momencie o przyjęciu studenta do tej firmy na podstawie umowy o pracę, tak? Ale mogą to być wszelkiego rodzaju umowy cywilnoprawne. Może to być też pewien sposób odbywania niektórych przedmiotów w zakładach pracy, ponieważ no, gdzie będziemy lepiej uczyli się o podatkach niż na przykład w Izbie Skarbowej. I tutaj troszeczkę od studiów dualnych idziemy w stronę takiego współkształcenia z zakładami pracy, tak? Ponieważ kolejnym krokiem, który w ogóle chcemy zrobić w przypadku studiów dualnych, jest to, żeby student, który, jak już wcześniej mówiłem, jest studentem studiów stacjonarnych, czyli musi odbyć u nas wszystkie zajęcia tak samo jak studenci studiów stacjonarnych. Czyli bo studia dualne to taki system przemienny, że student jest tydzień w zakładzie pracy, tydzień jest na uczelni. I on w tym jednym tygodniu na uczelni musi odbyć wszystkie zajęcia, które studenci studiów stacjonarnych odbywają przez 2 tygodnie. Wtedy nasilenie tych zajęć jest bardzo duże i pewnym naszym pomysłem i kolejnym krokiem jest to, że chcielibyśmy bardzo, żeby student, który w zakładzie pracy jest na stanowisku inżyniera, nie wiem, projektanta, czy projektuje jakieś podzespoły, na przykład w programie AutoCAD, nie musiał już chodzić na zajęcia laboratoryjne z AutoCAD u nas na uczelni, tak? Żeby miał zaliczony ten przedmiot na podstawie swojej pracy w zakładzie pracy. Po rozmowach z częścią zakładów pracy widzimy, że taki model jakby jest możliwy, zakłady są do tego chętne. Mamy nadzieję również, że studentom też się to spodoba, ponieważ będą mieli mniej zajęć, w których muszą uczestniczyć, a też to kształcenie zakładami pracy będzie takim współkształceniem, będzie jeszcze większą odpowiedzialnością zakładów pracy za to, jakiego inżyniera kształcimy. Zakłady pracy są bardzo zainteresowane współpracą, natomiast jakie jest zainteresowanie wśród studentów? W tej chwili jest tak, że mamy więcej wakatów w zakładach pracy niż studentów, którzy są zainteresowani studiowaniem na tych studiach. Co tylko świadczy o tym, że zakłady pracy są bardzo zadowolone z tego modelu
I to jest tak, że jeżeli ktoś zaczął z nami współpracować, to po pierwsze chce studentów z kolejnych kierunków studiów, po drugie w takim cyklu studenci kończą nasze studia, są zatrudniani w tych zakładach pracy już na stałe, najczęściej otrzymuje taką ofertę, natomiast pojawia się wakat już na tych, dla studentów następnych, także to jest pewien proces cykliczny. No niestety jest tak, że studia inżynierskie są studiami dosyć trudnymi i odsetek maturzystów, których jest tak naprawdę no, aktualnie coraz mniej, niestety. Czekamy na ten boom, który nadchodzi teraz do szkół średnich, ale on niestety u nas będzie za 3 lata. Ten odsetek maturzystów, którzy chcą iść na studia, studia inżynierskie, jest niestety niewielki. Być może jest to pokłosie tego, że studia te są uważane za studia trudniejsze. Tak jak zaczęliśmy rozmawiać o fizyce, matematyce i o innych przedmiotach. Będziemy na pewno występować z prośbą do zakładów pracy o to, żebyśmy wspólnie wyruszyli do tych szkół średnich i przekonywali studentów przyszłych do tego, że warto zostać inżynierami i że warto zostać tymi inżynierami tutaj u nas lokalnie, tak? Czyli żeby zostać i wspomagać tę gospodarkę, która, no, jak sami widzimy, mocno się rozwija. Widzimy zakłady pracy, które budują się w strefach ekonomicznych, nie tylko w Lesznie, ale gdzieś tam w Kościanie, w Gostyniu i w innych miejscach. Także na pewno na ten moment jest tak, że mamy duże pole do popisu, jeżeli chodzi o to, żeby te studia inżynierskie przede wszystkim zrobić bardziej powszechnymi studiami. Tu nie mówimy o tym, żeby te studia były łatwiejsze, bo te studia nie mogą być łatwiejsze. Natomiast do tego, żeby więcej osób spróbowało studiować. Więc miejmy nadzieję, że więcej osób spróbuje studiować i dziękuję bardzo. Również mamy taką nadzieję. Dziękuję Pani bardzo.